Witam Państwa na kanale stanisławkrajski.pl. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest Pan Dariusz Pawlak, teolog, przede wszystkim teolog, ale również przedsiębiorca. Witam Pana, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Za wieki wieków amen. Witam Państwa serdecznie. Ja przypomnę tylko Państwu, że z Panem Pawlakiem znamy się prawie 40 lat, więc jesteśmy na ty, trudno nam mówić do siebie, proszę pana, więc mówimy, chociaż powinniśmy w telewizji, mówimy po imieniu. I dzisiaj będziemy mówili o objawieniach niejakiej Gizeli Cardia. Te objawienia są coraz bardziej w Polsce znane pod hasłem Trevigiano Romano. Objawienia z Trevigiano Romano, tak. Będziemy o tym mówić dlatego, że no, coraz większy jest wpływ tych objawień na ludzi, coraz szersze ich oddziaływanie, coraz większe ich wykorzystywanie przez różne osoby. No i te objawienia, wszystko wskazuje na to, że z prawdziwą Matką Bożą, czy Jezusem Chrystusem, czy Bogiem Ojcem nie mają nic wspólnego. Może ty zacznij, ja będę dopowiadał. Znaczy, zadziwiające w ogóle jest to, że mamy dzisiaj takie czasy, które w jakiś przedziwny sposób kompletnie odstają od naszej normalnej wiary. Są poszukiwaniem rzeczy, które są związane właśnie z jakimiś objawieniami, z ujawnieniami się, z jakimiś naukami, których się szuka gdzieś tam u kogoś, ktoś ogłosi, że nagle objawiła mu się Matka Boska i tak dalej, i tak dalej. I proszę Państwa, pierwszy zastanawiający jest moment taki, że te objawienia się bardzo mocno i szybko rozrastają, nie mając żadnego kompletnie potwierdzenia w Kościele katolickim. Znaczy rozrastają także w tym sensie, że bardzo szybko ludzie się je uznają. Uznają, tak, tak, tak. I teraz na podstawie czego ich uznają, to jest jedno z podstawowych pytań. To znaczy tak jakby poszukiwali pytanie czego, prawda? Znaczy, czy to chodzi o to, że to jest sensacja, jakiś element tego tutaj gra rolę, nie? Znaczy powiem tak, proszę Państwa, może krótki wstęp. Jeśli chodzi o naszą wiarę, to proszę Państwa, odwołam się tutaj do Ewangelii, która mówi o tej wierze, Ewangelii Świętego Marka. Trzeba bardzo mocno może tutaj w tym momencie podkreślić i zwrócić na to uwagę. Ewangelia Marka jest Ewangelią właśnie mówiącą nam o wierze. I co w tej Ewangelii jest takiego ciekawego? Proszę Państwa, Chrystus Pan w tej Ewangelii jest przedstawiany przede wszystkim jako ten, który działa. Jest przedstawiony jako ten, który po prostu jest tym, kim jest. I bardzo, jak Państwo zwrócili uwagę, bardzo niewiele jest mów w tej Ewangelii. Jest to oczywiście podyktowane tym, że ta Ewangelia była pisana dla nawróconych z helenizmu, w odróżnieniu od nawróconych z judaizmu, biblijnego judaizmu, tak, która ta Ewangelia była pisana przez świętego Mateusza, gdzie z kolei nacisk położony jest na mowy Jezusa. Tak? Dlaczego? Dlatego, że Izrael był zawsze wrażliwy na to, że wiarę mamy ze słuchania. Tak? W związku z tym ten element tych mów, on jest bardzo mocno tutaj zaakcentowany. Natomiast Marek, pisząc do ludzi nawróconych z helenizmu, a helenizm był przede wszystkim bardzo mocno nastawiony na patrzenie, na widzenie. W związku z tym jakby poniechał mowy Chrystusa, pokazując tylko i wyłącznie postać Chrystusa, który działa. Czyli co robi? No, uzdrawia, egzorcyzmuje. To są dwie główne jego jakby rzeczy, które są tutaj w tej Ewangelii mocno podkreślone i mocno widoczne. I teraz tutaj, jak Państwo będziecie w jakikolwiek komentarz, to dowiecie się o tym, że tam jest tak zwany sekret mesjański. To znaczy Chrystus Pan, wykonując pewnych cudów, znaków, bardzo wyraźnie mówi, żeby nie rozpowiadać o tym. Nawet demonom tak zakazuje mówić o tym, co się dzieje. Dlaczego tak jest? Proszę Państwa, jakby sercem tej Ewangelii jest 8 rozdział, wiersz 12. Tak moim zdaniem oczywiście to jest jedno z serc, ale to jest bardzo, bardzo ważny ten element. A mianowicie tam jest powiedziane tak, że Chrystus westchnął i powiedział, nie będzie dany żaden znak temu plemieniu. Jest to dość pogardliwie powiedziane. Bo o co chodziło? Chodziło o to, żeby Chrystusa, czyli wiarę w Jezusa Chrystusa, nie uzyskiwać na podstawie jakichś znaków, nawet cudów,
Tylko jedyną zasadą, bardzo istotną i najważniejszą, prawdziwej wiary, której ta wiara musi się opierać, jest krzyż i zmartwychwstanie Chrystusa. I to jest centrum naszego katolickiego rozeznawania prawdziwej wiary, prawdziwego nawrócenia. I proszę Państwa, co się dzieje, kiedy my nawracamy się? Mówimy, o, bo tu się ludzie nawracają i tak dalej, i tak dalej. Po pierwsze, nie jesteśmy w stanie stwierdzić, jakie to jest nawrócenie, jak głębokie to jest nawrócenie i czego dotyczy, bo może to być nawrócenie, które jest tylko i wyłącznie nawróceniem na światopogląd chrześcijański na przykład. Nie ma nic wspólnego z pełną obecnością człowieka, który się nawraca do Pana Boga. A po drugie, nawrócenie to jest cały kontekst życiowy. Tak? Do końca życia się nawracamy, proszę Państwa, do ostatniego momentu nawet nawracamy się w chwili śmierci. Mówi się o nawróceniach w chwili śmierci, prawda? I to jest bardzo ważny element. I teraz wracając do tych objawień, pierwsze, co mnie uderza, proszę Państwa, w tym, to jest to, że Matka Boska wybrała tą Panią Gizelę. Dlaczego? Dlatego, że jest pełna miłości. Znaczy, moment, dopowiedzmy, bo nie wszyscy muszą znać te objawienia, prawda, że kobieta, nie wiem, to był 2015 rok. 21 kwiecień. Przyjechała z Medjugorje, przywiozła figurkę. Zaraz o tym chciałem powiedzieć. Aha, no to nie przerywam. Tak, bo chcę tylko powiedzieć jedną rzecz. Uderzenie pierwsze, które jest, no to jest dla mnie po prostu szokujące i od razu mogę powiedzieć, odrzucam czytanie dalej tych objawień, bo to jest od razu moment, który kompletnie każe mi patrzeć na to z takiego punktu widzenia, o jakim Państwu mówię, czyli że to nie jest objawienie prawdziwe. Matka Boska nigdy nie mogła powiedzieć, że ktoś jest pełen miłości. Co to znaczy? Znaczy, że pędzałaby nas w pychę, po prostu, zwykłą pychę. Który jeszcze świętych, czy znacie Państwo jakiegoś świętego, który powiedział, że jest pełen miłości? Zwykle jest tak, że święci zawsze pokazywali siebie jako największych grzeszników. Tak? A tu mamy sytuację kompletnie odwrotną. Święty Maksymilian Maria Kolbe powiedział o sobie u schyłku swojego życia, jestem gnojem, tak, dokładnie. W znaczeniu tak. Nawozu. Tak. Więc nie wiem, w tej chwili to życie Pani Gizeli znaczyłoby, że w tej chwili ma już tylko wymiar charyzmatyczny, ponieważ doszła do pełni miłości, w związku z tym nie musi już żyć, a żyje dalej, czyli jej życie staje się już tylko i wyłącznie jakimś takim charyzmatem, tak? Świadectwem, tak, które po prostu wcześniej w Kościele nie miało takiego miejsca. Więc to już jest oczywiście ten element, który kompletnie każe mi odrzucić te objawienia, jako pierwszy podstawowy moment kwestionujący wiarygodność objawień. No nie mówiąc o tym, że oczywiście te objawienia nie mają żadnego potwierdzenia w tej chwili w Kościele. I żeby historycznie właśnie nawiązać do tej sprawy, no to trzeba się odnieść do tego, że kiedy one zaczęły? Zdaje się 21 kwiecień 16 roku. Po przywiezieniu figury Matki Boskiej z Medjugorje zauważono, że postawiono tą figurę w mieszkaniu i zauważono, że Matka Boska płacze krwawymi łzami. Natomiast ciekawy jest jeszcze kontekst objawienia, bo podobno Matka Boska objawiła się wtedy, kiedy Pani Gizela razem z mężem oglądali telewizję, więc to też jest bardzo, bardzo ciekawy moment, no to po prostu no nie wiem, jak do tego się w ogóle ustosunkować, proszę Państwa. Ale ciekawa jest sytuacja, proszę Państwa, w ogóle osób, które zajmują się tymi objawieniami, bo tutaj też trzeba powiedzieć krótko o pewnej specyfice. Otóż nie wiem, jak to się stało, bo akurat tego nie śledziłem. Natomiast ksiądz ceniony przeze mnie w jakimś tam sensie kiedyś, bliźniak, który bardzo mocno w tej chwili angażuje się w te objawienia, dał te objawienia do sprawdzenia dwóm dogmatykom. Z tego co wiem, dwóm dogmatykom. Słyszałem wypowiedź jednego salezjanina, który powiedział, że kompletnie wyklucza prawdziwość tych objawień, ze względu na to, że tam są błędy doktrynalne. Tak? Oczywiście ja tam próbowałem, proszę Państwa, no, zczytywać trochę te objawienia. No ale co na to ksiądz bliźniak, jak dostał takie? Więc właśnie tu jest ciekawostka, że nie zaprzestał działalności. Nie wiem w ogóle po co dawał w takim razie te objawienia. No może myślał, że dogmatycy potwierdzą wiarygodność tych objawień, no i będzie miał już w tym momencie placet do dalszej działalności. Bo ja Cię tu zatrzymam, bo nie wiem, czy wszyscy wiedzą, że Gizela Kardia odwiedziła Polskę i w szeregu miejscowości
spotkała się z ludźmi w szeregu miejscowości, to znaczy Konin, Radęcin, Szczecin, Chojna, Dębno, Częstochowa. I było to za sprawą księdza Szczęśniaka, księdza Bliźniaka, księdza Grzegorza Bliźniaka, przepraszam. I mam tutaj dwa źródła informacyjne do tego. Onet 13 maja 2021 roku zamieścił taki tekst. Włoszka Gizela Cardia, która miała doświadczyć objawienia Maryi, właśnie odwiedza kolejne polskie parafie. Opowiada tam, tu cytat, o przesłaniu Matki Bożej dla Polaków. Jak się okazuje, jej polski opiekun, w cudzysłowie, to ksiądz, który ma zakaz prowadzenia działalności duszpasterskiej. Sprawę opisuje wprost. Niepokój budzi to, co ta pani mówi. To, że się ją zaprasza, to inna sprawa. Moim zdaniem jest to chucpa, szarlataneria, to rodzaj manipulacji ludźmi, wykorzystywanie niewiedzy, mówi w rozmowie wprost ojciec Dariusz Piórkowski, jezuita, duszpasterz, kierownik duchowy i rekolekcjonista. W lipcu 2020 roku o księdzu Grzegorzu Bliźniaku, opiekunie mistyczki, zrobiło się głośno w diecezji rzeszowskiej po tym, jak biskup Jan Wątroba wydał dekret zakazujący jemu i wszystkim pozostałym członkom Stowarzyszenia Misjonarzy Jezusa Miłosiernego prowadzenia na terytorium diecezji rzeszowskiej jakiejkolwiek działalności duszpasterskiej, a zwłaszcza przepowiadania Słowa Bożego i sprawowania sakramentów. I tu mam przed sobą ten dekret, więc to faktycznie tak to było. No myślę, że tyle chciałem dopowiedzieć. No to bardzo ważne, dlatego że mamy już tę sytuację jak, jednak jakiegoś zareagowania. Rzeczywiście powinno być przez Kościół, mi się wydaje, w tym momencie strasznie opóźnione są te rzeczy, a chociaż no dlatego, że no może tyle tych objawień się w tej chwili pojawia i trudno nawet śledzić je. A już nie mówię, ale Kościół nie reaguje, nie bo reaguje, tych objawień dokładnie. Jest co najmniej kilkanaście w samej Polsce. Teraz, proszę Państwa, jeszcze jedna bardzo ważna, istotna rzecz. No. Proszę Państwa, no, nasza wiara katolicka jest wiarą, która ma docierać do rozumu. Nie do uczuć, nie do jakichś, nie wiadomo, sentymentalnych rzeczy i tak dalej, tylko do rozumu. Jak się czyta, proszę Państwa, te objawienia, to no ja bardzo przepraszam za słowa, ale po prostu są mdłe. To jest czytanie ich po prostu, to trzeba zmusić się intelektualnie, żeby przez to przejść. I nawet nie wiadomo, jak w ogóle to oceniać z tego punktu widzenia intelektualnego, bo po prostu tam żadnej treści nie ma. Może powiem Państwu tak. Czy pewne treści się od czasu do czasu pojawiają? Znaczy pojawiają się treści, które wszyscy dobrze znamy. No odmawianie różańca, proszę Państwa, ja sam odmawiam różaniec codziennie. Ale ja nie muszę mieć objawień, żeby wiedzieć, że różaniec jest tym elementem walki z całym tym złem tego świata. I mam namaszczenie do różańca od wielu, wielu, wielu lat, proszę Państwa. I nie muszę szukać nie wiadomo jakich objawień, żeby to wiedzieć, bo to jest po prostu wypowiedziane w doktrynie Kościoła, w tradycji Kościoła, utrwalone tradycją Kościoła. I tu Matka Boska jakby nie musi codziennie przypominać nam, że o tym, żeby odmieniać różaniec i robić jeszcze jakieś inne rzeczy, które są oczywiście zawarte w naszej tradycji. Tu jest tylko problem, no, że często podkreśla się, ja się tego właśnie boję, że diabeł dzisiaj przyjął zupełnie niesamowitą rzecz. Mianowicie próbuje pobożnością zagrać po to, żeby na przykład uzyskać jakieś swoje niecne cele. I tu mam podejrzenie, proszę Państwa, bo jak czytam te objawienia współczesne, które czytam tylko wyrywkowo, proszę Państwa, i tu mogę się mylić co do całości tych objawień, ale naprawdę nie znajduję jednej podstawowej rzeczy. Bo jeszcze trzeba pamiętać o tym, że objawienia coś mówią, ale czegoś nie mówią. I tego, czego nie mówią, proszę Państwa, to jest, w tych objawieniach nie ma kompletnie rodziny. Wiemy, że dzisiaj atak idzie bardzo silny na rodzinę i diabeł działa przez to, żeby właśnie osłabić rodzinę i ją niszczyć. I w tych objawieniach kompletnie, tak jak i w Medjugorje, jak i tutaj, nie ma nic o prawdziwej katolickiej rodzinie. Boję się, że ta pobożność w ogóle, która dzisiaj jest nieraz bardzo mocno lansowana, ona ma jeden z elementów, to jest odciągnąć ludzi od rodziny, tak? Te wszystkie zaangażowania, które się dzieją, proszę Państwa, w różnych ruchach, te wspólnoty, które powstają i tak dalej. Ja znam bardzo wielu ludzi aktywnie działających, którzy naprawdę zaczęli z bardzo dobrego poziomu katolickiego, można powiedzieć,
A dzisiaj, proszę Państwa, mają problemy z rodziną, dlatego że nie, te wszystkie ich aktywności i tak dalej pochłaniają tyle czasu, że nie są w stanie poświęcać należytego czasu rodzinie. Przepraszam, będę Ci słowa, miałem takiego kolegę w neokatechumenacie, który miał pięcioro dzieci, ma pięcioro dzieci, znaczy już to nie są dzieci. I był czas, że te dzieci były no, małe i wszyscy na grypę zapadli łącznie z żoną, a on poszedł na cały wieczór i na całą noc na spotkanie neokatechumenatu i no, nie miał się kto nimi zająć, prawda? I takich sytuacji było więcej, ale chciałem tutaj dopowiedzieć do Ciebie, do tego co mówiłeś, jeszcze jedną kwestię, że te objawienia są jakby nietypowe wśród tych takich no, nagłośnionych, że one się odwołują czy do osób katolików tradycyjnych, prawda? Czyli jest okomunii na rękę, że nie można, no i do tych na przykład do przeciwników maseczek, szczepionek i tak dalej, bo jest też o COVID-zie, zresztą tam ciekawe jest, że ta Matka Bożana mówi, że bakteria przyjdzie, prawda? I to chyba ksiądz Olewiński mówi, że co Pan Bóg, Matka Boża nie odróżniają bakterii od wirusa, prawda? Natomiast, bo dużo czasu nam nie zostało, ja chciałem powiedzieć jedną rzecz, że w pewnym momencie w 2016 roku bodajże Matka Boża, mówię bodajże, bo tam się i Jezus Chrystus objawia i Bóg Ojciec, prawda? Bodajże Matka Boża, jedna z tych osób, mówi, że trzeba gromadzić konserwy i wodę pitną, prawda? I to ci, którzy krytykują te objawienia, zwracają na to uwagę, no bo ktoś tam powiedział, że to wszystko już by się zepsuło od tego 2016 roku, a nic się nie stało. I teraz ja tutaj widzę ten właściwy kontekst tego wezwania, bo 2017 rok to było stulecie Fatimy i ja napisałem wtedy tą książkę Fatima i masoneria i prześledziłem wszystko, co się w związku z tym dzieje i zauważyłem, że tak, że Fatimę wierzą islamiści i Fatimę wierzą masoni, to znaczy islamiści uważają, że to było objawienie islamskie sfałszowane przez katolików, mówiące o ich zwycięstwie. Tam chodzi o tych żołnierzy, którzy na górze zabijają papieża i jakieś elity katolickie. I masoni jakby też wierzą. I efekt był taki, że zapanowała panika w obu tych środowiskach, że w 2017, znaczy przede wszystkim w środowisku masońskim, że w 2017 nastąpi realizacja trzeciej tajemnicy fatimskiej, czyli tego jakiegoś wielkiego kataklizmu. To oni tak uważali, to nawet Ali Akcza o tym mówił, że to będzie dokładnie w maju 2017 roku, mówił to do dziennikarzy. I co się wtedy stało? To był rok 2016, początek 2017. Prezydent Stanów Zjednoczonych, Obama, występuje z dramatycznym apelem do Amerykanów, który pewnie dotąd wisiał na oficjalnej stronie Białego Domu, więc sam to sprawdziłem, jak się dowiedziałem o tym. I on mówi tam, że coś się złego stanie, że trzeba gromadzić żywność, wodę, dokumenty mieć przy sobie i trzeba patrzeć na te rządowe strony ostrzegające przed różnymi kataklizmami. I ja sprawdziłem, faktycznie są takie strony, na przykład jest strona, która pokazuje wszystkie wulkany i jest informacja tam zmieniająca się co parę godzin, co się dzieje z tymi wulkanami, czy one są uśpione, czy są w stanie obudzenia się, czy może nastąpić erupcja. Tam przecież na terenie Stanów Zjednoczonych jest superwulkan w parku Yellowstone, który mógłby zniszczyć życie na Ziemi, gdyby przez parę tygodni największy wulkan na świecie. Tak, wybuchał. I w tym samym czasie w Niemczech, i to jest też zaskakujące, że zostaje ogłoszone, znaczy
rząd, minister spraw wewnętrznych dokładnie, ogłasza przez media, żeby wszyscy Niemcy mieli zapasy wody pitnej i jedzenia, konserw nazwijmy to, na przynajmniej 10 dni czy 2 tygodnie, już nie pamiętam, wskazuje okres. I znowu, no bo ja pisałem w tej książce Fatima i masoneria, że być może ten anioł z mieczem, który uruchomi ten ogień, to on uruchomi wulkany. Na terenie Niemiec jest superwulkan, to tak się nazywają te wulkany, pod jednym z jezior, który znowu jakby wybuchł, to przynajmniej przez czas erupcji ludzie nie mogliby wyjść z domu, bo kto by wyszedł z domu, natychmiast by umarł, bo pył z tego typu wulkanu, z superwulkanów, ma taki charakter, że on się wiąże z wodą i robi się jak cement i po przeniknięciu do płuc po prostu wyłączyłby płuca, więc wyjście z domu w trakcie emisji tego pyłu jest niemożliwe. Czyli oni jako niekatolicy, jako wrogowie Chrystusa boją się tego i zaczynają gromadzić żywność i wodę. Natomiast no Matka Boża oczywiście wie, że nic w 2017 roku się nie stanie. To z pewnością wie, prawda? Przynajmniej powinna powiedzieć, jak konserwować tą wodę, no jeżeli już mamy zapasy wody zgromadzić, bo nie jeszcze konserwy, ale... No tak, ale to miałoby sens, znaczy, że Gisela Cardia idzie śladami Obamy i ministra spraw wewnętrznych Niemiec i wkłada w usta Matki Bożej, czy tam szatan wkłada w usta Matki Bożej, obojętne, że niedługo to coś nastąpi takiego, że trzeba będzie mieć zapasy żywności i wody, ale postępuje podobnie jak masoni, natomiast Matka Boża wiedziałaby, że nic takiego się nie stanie w 2017 roku. No, to jest argument historyczny, który jest nie do odrzucenia, no, po prostu, bo to jest historyczny argument. Powinniśmy kończyć, także... Ja to może jeden trend zrobię, że akurat wykorzystując to, co powiedziałeś, że szatan przyjął bardzo taką ciekawą metodę dzisiaj straszenia, proszę Państwa, i pamiętajcie Państwo jedno, wiara jest aktem wolnym. Pan Bóg nas uwalnia, to jest też bardzo ważne w Ewangelii Świętego Marka, pokazujące, że nas uwalnia, egzorcyzmuje Chrystus, uwalnia nas do tego, żebyśmy wiarę podjęli w sposób właśnie wolny, a nie pod jakimkolwiek przymusem. Nawet jeżeli to będzie właśnie przymus, że się boimy czegoś, a szczególnie właśnie tych kataklizmów i tego wszystkiego. Na to chciałbym teraz krótko właśnie zwrócić uwagę. Myślę, że do tego tematu trzeba będzie wracać i bardziej się wgłębiać, analizować i tak dalej. To jest pierwszy taki sygnalny Może to jeszcze program. Tylko jedno powiem, bo to jest takie bardzo ważne, proszę Państwa. Bardzo ważnym elementem życia naszego duchowego jest bojaźń Pana Boga. Jeśli się nie boimy Pana Boga, to będziemy się bali wszystkiego. A jeżeli ufamy Panu Bogu, nie będziemy bali się niczego. No, dziękuję. Dziękuję Państwu. Dobrze, dziękuję bardzo Państwu.